Ramirez stracił przykrywkę, żeby cię wciągnąć na listę. Teraz pora to wykorzystać. Zaraz, nawet nie wiem, jak masz na imię. Jestem pośredniczką. Niewiele mi to mówi. Wykonaj jeszcze jedną robotę. Zdecydujesz, czy mi zaufać. Jeśli wyjdziesz z nicą. Okej. Siemano, witajcie w kolejnym odcinku Need for Speed. Okej, mamy dojechać na miejsce, żeby wykonać kolejne zlecenie. Okej. Nie ma szans, żeby to przejść. Kilometr w zasadzie. Jest tak dużo. Ło. Ach. Nastawiają tych krawężników. Nowy kierowca? Gdzie jesteś? Prawie na miejscu. Słuchaj, cały czas bądź cicho i nie rób niczego głupiego. Zrozumiano? Głupiego? Kto ja? Ciekawe, co tam będzie w ogóle się działo. Sam jestem ciekawy. No i patrz, zacznę nagrywać, już coś pisze. Dobra, spróbujmy zaakceptować. Navarro. Ta. Wóz właśnie dotarł. Ej, ty, nie mam chwili do stracenia. Jazda. Okej. Dokąd mam najpierw pojechać? Obojętnie. O kurde. O kurnia, pierw tu, może tu, tu i tu. To rozumiem na czas, tak. Czy my się znamy? Nie, zapamiętałabym. Umiesz trzymać buzię na płytkę? Dobrze. Okej, pierwszy przystanek. Mam nadzieję, że to wszystko. Ciąż mi wisi. Drugi przystanek już będzie tu. Raz. Następny przystanek. Jedziemy. Navarro. Jak idzie z Morganem? Skup się na kasynach. Ja się nie lubię tych na czas, bo normalnie to jest masakra. Oczywiście. Przepraszam. Okej, drugi punkt. Za pustynię. Będzie wiedzieć, o co chodzi. Dobra. Tu by pasowało teraz dotrzeć. Zrobione. Następny. Wszyscy opłaceni. A tobie jak idzie? To już załatwione. Możemy działać. Dobrze, tam przy tej autostradzie mamy w zasadzie go później najdalej. Więc lepiej ten najdalszy zostawić sobie na sam... koniec. Dobra. I ostatni, jeszcze jeden. Dobra, tutaj. Jeszcze jeden przystanek. Dawaj. I tam jest najdalej właśnie. I w zasadzie czasu też nie mam, nie wiadomo ile. Metrów 25 sekund. No, wyścig z czasem. O kurde! O! Nie mam na to czasu. No to jazda. 4 sekundy. Mam tutaj wczesną premię świąteczną. Upewnij się, że dotrze do twojego szefa. Yeah. To już wszystko. A, i dzięki. O, jakiś uniku nie zrobiłem. A, to nic, spoko. To nic, to nic, to nic. Przeżyjemy.
Kurczę, co ci się podpiąłem sobie słuchawki i tego rockaty. Strasznie mi się dziwnie w nich siedzi. Słuchać muzyki gdzieś poza tym, poza. Sprzedam ją. Poza domem to tak, ale tak do gry to trochę słabo. Co jeszcze? Dotrzyj na miejsce, a okej. Okay. Hej, ten kierowca. Mówiłeś, że gdzie ją znalazłeś? Nie pamiętam. A co? Znam ją. Także ja nie wiem, jak niektórzy się podniecają rockatami tymi Sywa. Że o, takie są zarobiste do gier. Nie wiem, ja jakoś... Może ogólnikowo też, że... nie do końca przypadam za słuchawkami takimi dokanałowymi. Raczej jestem takiej starszej daty i wolę te słuchawki takie, co dawniej były standardowe. Czasami też są dostępne w telefonach czy coś. I jakoś tak, nie wiem, nawet teraz jak mówię do was, jakoś tak słyszę swój głos tak jakoś tak dziwnie w ogóle, bo mam tam jakby w tych kanałach te słuchawki, tak? I to, tak la. No, a... Nie wiem. Może ktoś z was skorzysta, to dajcie znać, jak jest u was. Ty, widzieliście? To koło się w ogóle nie kręciło. Widzimy się. Żebyś wiedziała. Czego znowu? To mnie męczy. Mercedesik, ładny. O, Audi! Ładne! BMW? Nie jestem jakoś fanem marki. Chłopcy, Navarro coś knuje. Jasne, że tak. Nie wiem, co to jest, ale gliny w tym siedzą. I wspomniała o czymś, co nazywają Skyhammer. Za ile sznurków pociąga ta babka? Nieważne, nie zatrzyma nas. Swoją drogą, jak się tego dowiedziałaś? Woziłam ją po mieście, jak opłacała swoich pachołków. Wiesz, babskie sprawy. Że co? Po prostu miejcie się na baczności, okej? Okay? Zgadamy się. Okej, fajno, tu coś jest nowego. Miller, stary klient. Odebrałaś. Musisz mi pomóc. Jimmy, to naprawdę kiepski moment. A poza tym nie stać cię na mnie. Proszę! Kwestia życia i śmierci! Dobra, jademy. Wyślij mi adres. Przez ciebie robię się miękka, Ty. O! Kurde, wiedziałem. Ja bym sobie tego fokusika zamienił na tego Mercedesa. A słuchajcie, tak kiedyś we vlogu odnośnie serii na kanale zastanawiałem się, czy by nie zrobić czegoś takiego jak NFS codziennie. Nie wiem, co wy na to ogólnie myślicie, co i tak dalej. Tym mam jechać? O god. Okej. Ale dziwnie. O god. Jess? Ty? Co wy tu robicie? Miałam spotkać się z Jimmym, starym klientem. Ale Katrina chciała rewanż. Zadzwoniła do mnie laska z Ligi 73. Pułapka. Navarro. No to problem. Czekali na nas przez cały czas. Poradzimy sobie z nimi. Pamiętajcie, rozdzielamy i odciągamy. Takie, jasne.
Rozumiem, że to tam. Że to sam będę musiał sobie przełączać, czy będzie miał z automatu przełączać? Ile z automatu? Szkoda, że tam wybrałem tylko tą Audicę, tą standardową, aczkolwiek mam nadzieję, że ona będzie jechać. Nie brałem pod uwagę tego, że będę z wszystkimi musiał cisnąć. O, fuck. Dawaj. Opa! Wow, fucking! Ona za tym stoi, to przygotujcie się na coś pasy. Ja pierdyle. Mogę tamtędy wybrać drogę, bym jechałbym przez ten tunel. Kurde, kule bocem mam. Okej, rozumiem, że się przygotowała. Teraz idziemy jazz. Uła. To ich ładnie załatwiła. Poniewierało. Można by pomyśleć, że jesteśmy przestępcami. Prawdziwymi przestępcami. Spada wzrok. Żartujecie? Śmigłowiec wrócił. Przynajmniej jest poobijany. Nie pozwól, żeby... To jak on lata? Przydzwoni i po Ur! Ta Audica nie ma takiego przyspieszenia, ona się nie zbiera szybko. Dawaj, nic się nie zatrzymuje. Kurde, to znowu ta policja. Kurde, tu znowu, tam słyszę znowu helikopter już jest nade mną. Dobra, tych sponiewierało. Ja pierdziele. Jesteście gotowi na zabawę? Chcecie na ostrych?
A to jest dobre, oni sami się eliminują nawet czasami. Ale helikopter tu jest. Był pewnie. Był. Dobra, chłopcy. Spadamy stąd. Misja wykonana. Chevrolet. Porsche jakoś tak. No się posypało tych samochodów teraz, jak z zielonego żuka. Nice. Cieszę się, że dotarłeś w jednym kawałku tutaj. Ledwo. Mieli urządzenie, które nazywa się Skyhammer. Potrafi z miejsca wyłączyć silnik samochodu. Navarro im je dała. Skyhammer, mówisz? Wiesz coś o tym? Może. Musiałbym je zobaczyć, żeby mieć pewność. Ukraść prototyp familii, podczas gdy wszyscy gliniarze szukają nas w centrum. To wszystko? Dostępna nowa misja. Tyler. O, jeszcze cię nie wsadzili. Spotkajmy się. Nie mogę jechać do centrum. Za bardzo wkurzyłem gliny. Myślisz, że nie wiem? Wysyłam ci namiary na miejscówkę za miastem. Jesteś w drodze? W sumie nie mam nic lepszego do roboty. Wiem, ale ja mam, więc się pośpiesz. Okej. No dobra. A czemu mi pokazuje tędy, że mam jechać? Tędy będzie bliżej. Oczywiście nie drogami, tylko takim szokami. O ile przejadę, że ciasto. Okej. O, shit. Powoli, golfikiem. Jak stara babcia. Nie no, stara babcia nie jechałaby 70 nawet. Dobra. Zobaczmy, co tu się będzie działo w takim wypadku. Co nam zas... Łopanie, ale autko. A, proszę, proszę. Czy to nie wróg publiczny numer jeden? Założę się, że jakiś glina miota teraz rzutkami w twoje zdjęcie. Nie wątpię. Co tam? Bukmacherzy dają 100 do jednego, że dostaniesz się do gonitwy banitów. Mało prawdopodobne, ale można zwiększyć szanse. Wiesz, że nie mogę się ścigać w centrum. Ej, jest pełno lig ulicznych poza miastem, młody. Jest Huk Bomba, Grupa Wolne, Ember i inne. Mogą ci pomóc familią, jak ładnie poprosisz. Jak familia weźmie nas na cel, będziemy potrzebować wielu sojuszników. Dobrze, jesteś moim asem, młody. Mam cię na oku, póki karty nie będą leżeć na stole. Okej, rozumiem. Aha, okej, czyli musimy sobie wybrać.
Dla kogo najpierw będziemy robić? Huk bomba, czy... Co tu mamy? Wolny Ember i Chi. Dajcie zasadzie, dobra, słuchajcie, dajcie mi znać w komentarzu, którą wybrać. Czy czerwonych, różowo-fioletowych, czy jaki tam jest ten kolor, czy zielonych. Może tak się umówmy. I kogo wybierzecie, to od tego zaczynam w następnym odcinku. I przede wszystkim, słuchajcie, dajcie mi znać w komentarzu, czy chcecie, żeby NFS był codziennie. Takie około 20 do 30 minut odcinki. Zobaczymy, jak wy o tym myślicie. Także czekam na wasze opinie w komentarzach. Tymczasem do zobaczenia. Trzymajcie się. No i na razie. Hej, hej.